Cześć, witajcie w 15 odcinku przygód Henryka Rdzawego. Niestety po każdym zlocie, no mniejszy lub większy, ale jednak zdarza się upadek. Natomiast teraz przed nami dość istotny mecz, ponieważ ruszamy z Emirates FA Cup, no i pierwszym przeciwnikiem będzie Nottingham Forest. Henryk nieco odbudował swoją pozycję w klubie, w związku z czym będziemy mogli go oglądać od początku tego spotkania. I wtedy, kiedy inni uprawiali chuliganerię na stadionie, Henryk Rdzawy próbował wytłumaczyć swoim kolegom, że to nie jest mecz ecie-pecie i tutaj porażka na samym początku oznacza odpadnięcie z pucharu. Jakie wyciągną koledzy z tego wnioski, tego nikt nie wie, natomiast my przekonamy się za 90 minut. Hedges otrzymuje podanie i od razu zostawia futbolówkę Henkowi. Henek niestety zapomina, że czołgiem nie jest i wszyscy piłkę również odebrać mu potrafią. Ostatecznie wiele błędów. Shelby próbował, ale mu się nie udało. Henek natomiast chciał strzelić z daleka, ale połamał nogi rywalowi. Oczywiście było to w przenośni. Tymczasem Henryk Rdzawy, 7 minuta po doskonałym dograniu od Szmodiksa, zdobywa bramkę na 1-0 w tym meczu pucharowym. Co najważniejsze, widzimy spokój u Henka, uśmiech na twarzy. No i to, co najważniejsze, czyli prawilny przykuc, który świadczy o tym, że to właśnie Polak stał się zdobywcą tego bardzo ważnego gola. Chciałoby się powiedzieć, że owocem tej akcji była przepiękna, opanowana i taktyczna gra, ale prawda jest zupełnie inna. Był tutaj chaos w defensywie, no i niestety również chaos w ataku. Jak widzimy, szkoleniowiec Nottingham, no, niezbyt zadowolony z poczynań jego zawodników, a jeszcze na naszych ekranach po raz kolejny radość goryla, ponieważ strzelił pierwszą bramkę w tych rozgrywkach pucharowych. No i oczywiście co najistotniejsze, to nie Blackburn teraz będzie musiało gonić wynik. Brytyn na skrzydle dostaje podanie i zagrywa do Hedgesa. Wybiegał Henek na wolną pozycję, ale skrzydłowy miał zupełnie inny pomysł. Teraz Travis do Henka. Henek się odwraca, ale zajmuje mu to tyle, co okrążenie ziemi wokół własnej osi i niestety uderza w obrońcę. Szmodiks natomiast powtórzył błąd Henka z początku meczu i też nie wziął pod uwagę, że niestety po pierwsze nie jest czołgiem, a po drugie każdy z przeciwników jest w stanie odebrać mu piłkę. No i efektem tego teraz groźna kontra drużyny przeciwnej. Carter Vickers próbuje przerzucić ciężar gry na drugie skrzydło. Oczywiście mu się to udaje i zagrywa do Toffolo. Ten na wysokości pola karnego ewidentnie szuka kolegi. Zagrywa do Peltiera. Peltier przyjmuje główką. Jednak Carter, zwróćmy uwagę jeszcze raz, bo mamy takie możliwości. Na to pełne gracji podniesienie się z murawy przez Cartera, a następnie zupełnie nie wzbudzających jakiekolwiek podejrzenia wybicie głową. Nie będę ukrywał, że nieco przypominała mi ta interwencja łososie, które wracają na tarło do ostrych potoków górskich. Cóż, sędzia chyba usłyszał, że robię sobie z tego meczu mały National Geographic i postanowił zakończyć pierwszą połowę. Póki co Blackburn prowadzi 1-0 po bramce Henryka Rdzawego. No ale cóż, drogi panie sędzio, prawdzie trzeba spojrzeć w oczy, to nieco przypominało niestety łososia wyskakującego z wody. Travis wyjątkowo upodobał sobie podania do Henka i tak też właśnie zrobił tym razem. Tymczasem Henek do Britana, Britain do Hedgesa, ale w międzyczasie bardzo brutalny wślizg w nogi naszego skrzydłowego. No i jak widzimy, czerwona kartka, chociaż niektórzy próbują jeszcze podyskutować, ale Harry Toffolo kończy to spotkanie w 67 minucie w głupi sposób, osłabiając swój zespół w tym meczu pucharowym, w którym, przypominam, o dziwo przegrywa. Oczywiście wiemy, że jest to gra produkcji EA, no i tutaj przy stracie jednego zawodnika gra zamiast zrobić się prostsza, z pewnością zrobi się jeszcze trudniejsza, zatem to prowadzenie raczej może być zagrożone. Ale dość już o wróżeniu, Henek dogrywa, ale pięknie tym razem zainterweniował bramkarz Nottingham Forest. Elanga na szczęście nie ma wsparcia i Pickering zabiera futbolówkę. Wycofuje ją do Hiama. Hiam natomiast, co zrobił Hiam? Zamiast odegrać piłkę celnie do kolegi, zagrywa do Odoja, a ten bez problemu zdobywa bramkę. No i w 83 minucie, niestety, ale wpada nam bramka na remis. Można tutaj spekulować, można było się zastanawiać, kto awansuje do następnej rundy pucharu, ale nikt nie zastanawiał się, kto na przykład będzie nominowany do nagrody osła tego meczu. No i myślę, że w tym wypadku kandydatura nasuwa się sama. Albo wkradła nam się tu korupcja, albo po prostu Hiam, no nie nadaje się do gry w piłkę, ponieważ odwala takie numery, jakich nawet nie uświadczymy w wenezuelskich telenowelach. W tym wypadku, grając w osłabieniu, Nottingham Forest doprowadza do remisu. Tymczasem robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Hudson Odoi w polu karnym wystawia futbolówkę Dominguezowi. No i tutaj na szczęście Hiam, no stał jak ten osioł w środku pola karnego i jakimś cudem futbolówka trafiła właśnie w niego. Inaczej można by było mówić o sporym niefarcie,
Bo całą pewnością to uderzenie zawodnika Nottingham Forest doprowadziłoby do zwycięskiej bramki. Jeszcze Dominguez raz. No tym razem East Ham robi co może. Wybicia piłka z pola karnego, a sędzia kończy ten mecz. Niestety Blackburn nie zdołało rozwiązać problemu, jakim było zwycięstwo z Nottingham Forest w tym spotkaniu, i za tydzień będziemy musieli oglądać drugi mecz. Jak widzimy, Henek odwraca się do Hiama i wyszeptuje jakieś magiczne zaklęcie, po którym dosłownie wszyscy zniknęli. No cóż, my możemy jedynie się domyślać, no bo z drugiej strony jedni dostają złotego buta, a inni za zagranie typu Hiam mogą dostać butem, i z pewnością dlatego zawodnicy zniknęli, bo tam doszło do małych samosądów. Ale dość już o przemocy, bowiem to jest content family friendly, w związku z czym za chwilę zobaczymy kolejny mecz, tym razem ligowy. Jak widzimy, kolejnym rywalem 16 Watford, w związku z czym 8 Blackburn powinno sobie jako tako poradzić z rywalem. No, oczywiście, że Hiam nie postanowi uruchomić swoich tajnych talentów piłki nożnej i nie odwalić czegoś jeszcze bardziej spektakularnego, jak widzieliśmy przed chwilą. Szmodix uruchamia Ennisa. Ennis natomiast od razu bez zastanowienia do Henka. Henek 60 tempa, 56 przyspieszenie. Jak widzimy, dobrze to wszystko chciał rozegrać, ale na koniec wpadły mu jakieś głupie pomysły, że jest Cristiano Ronaldo, a przecież nawet obrócić się sprawnie nie potrafi. No i niestety piłkę traci i teraz Watford będzie konstruowało swoją akcję ofensywną. Britain z futbolówką prezentuje swoje umiejętności kiwania z przeciwnikami. Travis oczywiście standardowo już tylko i wyłącznie do Henka. Henrik wbiega w pole karne, ma dość ostry kąt, oddaje strzał, bo nie miał komu podać. No i niestety, co prawda oczywiście uderzenie celne, ale bramki z tego nie ma. No i jak słyszymy, rozległ się gwizdek, a to oznacza, że piłkarze do szatni będą schodzić przy remisowym wyniku. Ennis na skrzydle kiwa się z dwoma przeciwnikami i oddaje piłkę Buckleyowi. Buckley zagrywa do Henka. Henrik z futbolówką zza pola karnego. Potężne uderzenie, potężnie również było ono niecelne. Jak widzimy, załamany polski napastnik, ale trzeba go usprawiedliwić, bowiem już nawet komentarze pod odcinkami zaczynają się pojawiać w języku portugalskim, a żeby dostać się do Benfiki, niestety, ale potrzeba aż 9 goli zza pola karnego, a przypominam, mamy już styczeń. Kone na skrzydle próbuje okiwać Ennisa, tymczasem Buckley wziął go od tyłu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, i odebrał futbolówkę. Henek próbował swoich umiejętności driblerskich, znów strzał zza pola karnego, ale wydaje mi się, że mimo wszystko Polak za bardzo bierze na siebie ciężar gry, a jeszcze bardziej presję strzałów z dystansu, no i uderza nieco ze zbyt dużej odległości. Szmodix wychodzi z piłką, Henek prosi o podanie, ale ten miał tak długi proces przetwarzania, że nawet Henrik z tempem 60 zdołał wybiec przed obrońców. Jak widzimy, na ostatnie 5 minut tego spotkania Henrik opuszcza boisko, dając tym samym szansę na grę Gallagherowi. Ostatecznie jednak mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a to oznacza, że niestety, ale Blackburn niekoniecznie awansowało w tabeli ligowej. Tymczasem przed nami mecz powtórkowy Nottingham Forest Blackburn, a oczywiście Henek wyjściowy 11. Miejmy nadzieję, że tym razem jednak uda się przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Buckley wypuszcza futbolówkę na skrzydło w kierunku Pickeringa. Pickering dogrywa na główkę do Henka. Henek strzela, ale piłka tylko połechtała boczną siatkę. Zwróćmy uwagę na trenera Nottingham Forest, który, no moim zdaniem, wszedł w posiadanie nielegalnych substancji w nieco zbyt dużej ilości. Oczywiście śmieszki, heheszki, ale nie zapominajmy, że tutaj Blackburn musi wygrać, a z taką celnością główek Polaka to co najwyżej wygrają, ale po meczu w Cymbergaja. Tym razem Nottingham Forest próbuje skrzydłem. Gariel z futbolówką na wysokości pola karnego dogrywa właśnie do jednego ze swoich kolegów o nazwisku O'Brien. No i tutaj emocje były tak wielkie, że menedżer postanowił zdjąć Henka, ponieważ ten zaczął wykrzykiwać takie słowa, że lepiej, aby nikt więcej ich nie słyszał. Zejście goryla niewiele zmieniło, bowiem mecz zakończył się bezbramkowym remisem. No i dopiero w karnych jakimś cudem Blackburn udało pokonać się swoich rywali. A to oznacza, że w końcu mamy jakiś awans do kolejnej rundy. Oczywiście zanim jednak FA Cup, kolejny mecz ligowy, tym razem z zespołem Łabędzi, których mogliśmy już oglądać w poprzednim odcinku. Nadal nic się nie zmieniło, jedna drużyna na 8 lokacie, a druga tuż za nią. To mi przy piłce nie mylić z Hilfigerem, ponieważ tam w imieniu nie ma H. Tymczasem Ogbeta oddaje piłkę z powrotem do Tomiego. Tomi puszcza szczura! No i jak widać, skutecznie, ponieważ piłka ląduje w siatce. Cisnęło się powiedzieć, że dobrze, że nie puszcza Bąka, ale to nie jest taka sytuacja. Jak widzimy, niestety,
albo stety tak naprawdę, ponieważ forma drużyny Blackburn jest tak niska, że nic dziwnego, iż zawodnik z numerem 7 na koszulce zdobywa bramkę otwierającą i to już na początku tego spotkania, bowiem mamy dopiero pierwszy kwadrans tego meczu. Oczywiście ciśnie się powiedzieć, że teraz Blackburn będzie musiało gonić wynik, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy przypadkiem Blackburn nie będą gonić po tym meczu kibice. Chociaż z drugiej strony biało-czerwonych po braku awansu na Euro nie gonili, to tutaj tym bardziej nic nie powinno się dziać, chociaż z drugiej strony jest to Anglia i nigdy nie wiadomo, czego spodziewać się po kibicach. Grimes zagrywa do Boadu. Boadu przed polem karnym wyszukuje Ginelliego, ten oddaje strzał, niestety piłka wpada do bramki. No i tutaj przyznaję się, myślałem, aby już symulować dalszą część meczu, ale dostrzegłem kątem oka, że jednak strzelec bramki na 2-0, a w zasadzie na... nic do zera, bo przecież był spalony. Będziemy z Henkiem walczyć do końca. Okazuje się, że Szmodiksa już przy bocznej linii w pełni poskładali i za chwilę wróci na boisko. Tymczasem Heniek próbuje przymierzyć jak najlepiej potrafi, oddaje strzał, piłka nad murem, jednak w ostatniej chwili golkiper wybija futbolówkę. Mogło być 1-1, a tak zespół Łabędzi nadal prowadzi jedną bramką. Boadu Britanowi pokazuje, gdzie pieprz rośnie i wyprzedza go Ollata. Świetne dośrodkowanie, doskonałe na kija, jednak Pickering dostał przywilej bycia ostatnią deską ratunku drużyny Blackburn i ratuje w zasadzie bezbronnego golkipera przed utratą drugiej bramki. Rzut rożny dla zespołu Swansea, krótkie rozegranie, Ginelli dostaje futbolówkę, teraz dogrywa na główkę, jednak Hiam ją wybija, strzał Ismaela i jak widzimy nominowany na rolę kozła ofiarnego Pickering znów blokuje swoim ciałem uderzenie na bramkę Blackburn. Ismael do Ginelliego, ten z problemami, ale jednak z powrotem przy piłce zagrywa do Grimesa. Grimes sam na sam z bramkarzem, haha, i nie trafia w piłkę. Oczywiście w bramkę, w piłkę to on trafił, ale zezował tak, że myślę, że będzie miał do siebie pretensje przez najbliższe 13 minut, bo tyle jeszcze potrwa ten mecz. Chyba, że dojdzie do jakiegoś przełomu po stronie Blackburn, a wtedy będzie miał pretensje do siebie no nieco dłużej. Henryk przypomniał sobie, że nie jest demonem prędkości na boisku i odgrywa do Travisa. Tymczasem Szmodiks teraz z powrotem do Henka. Henik wpada w pole karne, oddaje strzał. No i w 87 minucie po pierwsze daje wyrównanie w tym spotkaniu, a po drugie sprawia, że Grimes będzie się nienawidził nieco dłużej niż wspominane przeze mnie 13 minut, ponieważ Goryl daje remis w tym spotkaniu. Cały czas przy takich akcjach zastanawiam się, jakim cudem nasz polski napastnik jest w stanie niemalże niepostrzeżenie przy swoich gabarytach wbiec w pole karne rywalom, a następnie oddać strzał, który oczywiście jest nie do zatrzymania przez jakiegokolwiek golkipera. Oczywiście pod warunkiem, że Polak uderza celnie. No i koniec tego spotkania, sędzia gwiżdże po raz ostatni, Henryk Rdzawy, który teraz ucieka nam do góry ekranu, nie wiem z jakiego powodu tak swoją drogą, daje w ostatniej chwili wyrównanie, tym samym podział punktów, no i miejmy nadzieję, że to będzie jakieś przełamanie w grze Blackburn i w końcu ci zawodnicy znów zaczną strzelać bramki, a przede wszystkim wygrywać mecze. A przed kolejnym spotkaniem szybka analiza tabeli ligowej. No i jak widzimy Blackburn spadło o jedną pozycję i nadal utrzymuje się w top 10 tej ligi. Dotarliśmy również tutaj do końca okienka transferowego, a co za tym idzie, musimy je pominąć, no bo przecież i tak nie mamy żadnego wpływu na to, kto kogo kupi i za ile, a następnie starcie Blackburn z drużyną Bournemouth w rozgrywkach FA Cup. Oczywiście nie zapominajmy, że drużyna Bournemouth nieraz już grała z Blackburn i nawet Henkiem, który motywował swoich kolegów i za każdym razem, niestety smutno to powiedzieć, ale zespół Polaka dostawał tęgie baty. No i nie oszukujmy się, nic w tej materii się nie zmieniło, zespół Bournemouth pokonuje Blackburn 3-0, tym samym eliminując drużynę Polaka z rozgrywek FA Cup. No i niestety, ale po odpadnięciu z pucharu na otarcie łez kalendarz spotkań ligowych przygotował dla zespołu Blackburn ostatnią drużynę ligi. Zobaczymy zatem, jak z Queen's Park Rangers poradzi sobie drużyna Henka, która ogólnie sobie nie radzi. Dykes na lewym skrzydle wrzuca w piłkę w pole karne i od razu strzał. Willocka, piłka odbija się od słupka i o dziwo, uwaga, o dziwo, piłka nie trafia do jednego z zawodników drużyny przeciwnej, a pod nogi jednego z naszych zawodników. Nie zmienia to jednak bardzo smutnego faktu, że w 33 minucie byliśmy świadkami dopiero pierwszej akcji, jakiejkolwiek akcji ofensywnej tego meczu. Tymczasem na naszych oczach druga akcja ofensywna, kolejny strzał, tym razem celny, no ale tutaj golkiper o dziwo wyłapał piłkę. Oczywiście wybił ją tragicznie źle i to będzie kolejna akcja Queen's Park Rangers, ale tutaj już zawodnik tak bardzo kombinował, aż futbolówka stwierdziła, że nie chce już znajdować się pod nogami konkretnie tego piłkarza.
Heniek, jak widzimy, wybłagał podanie od Costello i tym razem sam wpada w pole karne, jednak jest w roli driblera, idzie mu całkiem nie najgorzej, piłkę kradnie mu Buckley, no i tutaj już cała akcja poszła szukać przysłowiowego wiatru w polu, ponieważ nic kompletnie się nie wydarzyło, nie byliśmy nawet świadkami delikatnego ruchu sugerującego jakikolwiek strzał na bramkę rywali. Jeszcze Sigurdsson na skrzydle, teraz w kierunku Henka, Henik oddaje strzał, ale wprost do rąk golkipera. Travis dostaje piłkę, zagrywa do Buckleya, Buckley do Henka, Henik wbiega w pole karne, bardzo ostry kąt, oddaje strzał, ale jak widzimy to uderzenie było problematyczne dla golkipera Cooper. No i będziemy jeszcze świadkami rzutu rożnego. Za chwilę szansa z rzutu rożnego, jak widzimy futbolówka już ustawiona, Henik wyskakuje do piłki, ale jakimś cudem przeciwnik zdołał dopaść do niej pierwszy. Jeszcze Tronstadt zagrywa z powrotem do Henka, Henik sprzed pola karnego, celne mocne uderzenie, ale Suarez znów nie skapitulował i nadal mamy 0-0. Kolejny korner dla zawodników Blackburn, piłka na Henka, Henik o dziwo znów nie doskakuje do futbolówki. Tam przechwytuje Müller, zagrywa do Schmodixa, Schmodix do Travisa, Travis oddaje strzał, pokazując wszystkim, jak zdobywa się bramki z najsłabszą drużyną ligi. Oczywiście pora do radości nie jest najlepsza, bowiem Cooper wcale nie jest najmocniejszym przeciwnikiem. Tutaj na tablicy wyników powinny być już przynajmniej 3 bramki po stronie Blackburn. No ale w końcu w jakiś sposób drużyna Henka przybliża się do zdobycia 3 punktów w tym spotkaniu. No i oczywiście po tej bramce nadszedł czas na zejście Henryka Rdzawego, który dziś nie był w stanie przełamać defensywy rywali na swoją korzyść. Ostatecznie Blackburn wygrywa 1-0, no i przypisuje ciężko przepracowane 3 punkty do tabeli ligowej. My natomiast w tym, no nie oszukujmy się, średnim nastroju docieramy do końca dzisiejszego odcinka. Jak widzimy, Blackburn awansowało na 8. lokatę w lidze, ale nie wszystkie drużyny jeszcze rozegrały swoje mecze w tej kolejce. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę standardowo. Jak zawsze zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, czy jednak Henik i Blackburn przełamią się i zaczną w końcu wygrywać mecze tak jak powinni, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka kariery zawodnika. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!